Cześć, witajcie w pierwszym odcinku naszego nowego magazynu żużlowego LSD, czyli Ligi Szyderczych Dżentelmenów. Będziemy dla Was opowiadać bez skrupułów, bez dyplomacji, bez czego jeszcze? Bez sensu. I bez sensu. Zaczynamy odcinek numer 1, marzec 2018. Startujemy. Są z nami Michał Patyk. Dzień dobry. I Tomasz Kania. Dobry wieczór. Witajcie. Mamy dzisiaj do ogarnięcia kilka tematów. Jest tego trochę, bo dzieje się chociażby mało, ale dla żużla i dla ligi dość dużo. Panowie, zaczniemy od tej strasznej pogody, która się dzisiaj nam przypamiętała w ostatni weekend, w ostatnią niedzielę. Jak będzie wyglądała liga? Czy w ogóle wystartuje liga w uzgodnionym terminie? Przypomnijmy, pierwszy mecz na inaugurację PGE Ekstraligi ma ruszyć 6 kwietnia Tarnów Zielona Góra. Wcześniej, bo już w najbliższą sobotę ma wystartować pierwsza runda Speedway Best Pairs. Ruszy czy nie ruszy? Co z tą zimą? Tomak. Ja tego osobiście nie widzę, żeby to miało ruszyć. Jeżeli teraz z Torunia dochodzą głosy, że tam jeszcze nawierzchnia jest zmieniana w którymś miejscu toru. Na pierwszym łuku. Są 3 dni do turnieju i jest nowa nawierzchnia. No, nie bardzo to widzę. W Tarnowie cały tor pod śniegiem. Czarny sport i biały tor. Ja się tutaj przerwę. Pokażemy może wam, być różny. Pokażemy wam teraz zdjęcie. Tutaj macie zdjęcie dokładnie, jak wygląda tor w Tarnowie we wtorek. Wydaje się, że tą fotkę zrobiłem we wtorek. Bardziej mi się to kojarzy, Michał, z short trackiem. Może by tak wypuścił kilku zawodników, łyżwy założył i też w lewo i prosto. Z tego, co widziałem na Instagramie, to Nicky Pedersen jest gotowy do jazdy na lodzie czy na śniegu, więc możemy spróbować tego. Tutaj szerokie pole do popisu ma. O Nicky Pedersenie jeszcze na pewno porozmawiamy dzisiaj. W ogóle jest strasznie napalony z tej jazdy. Chyba dobrze tą zimę przepracował. Patrząc na jego Instagram, to napalony na pewno jest. Widzicie, jak to będzie wyglądało. Tomek, a czy to, jak myślisz, bo znowu Leszno wygrało, znowu Leszno było pierwsze, wyjechało w tamtym roku jako drużyna Piotra Borona wyjechała pierwsza, wygrała ligę. Wiem, że tutaj jest analogia i ta reakcja bardzo dość luźno powiązana, ale czy to będzie dla nich handicap już od samego początku? Niekoniecznie, bo zawsze jest ta zasada, że bij mistrza, nie? I tutaj wiadomo, każdy się będzie sadził na to, żeby jednak Leszno z siodła wysadzić, nie? A druga rzecz jest taka, że jednak niewiele jest drużyn, które złoty medal potrafiły obronić w następnym sezonie, więc kwestia, kto pierwszy wyjechał, no to tak może tylko psychologicznie fajnie działać, nie? Że byliśmy szybciej od was, nie? Szybciej się przygotujemy, będziemy mieli więcej jazdy, nie? I czasem będziemy lepsi. Ale z drugiej strony Leszno ma wszelkie narzędzia do tego, aby obronić tytuł. I tutaj historią bym się nie sugerował też, że zostawiając nawet to, kto pierwszy wyjechał, albo to, czy komuś się udało obronić, bo jednak już taka Unia była, która obroniła też swój tytuł. I Leszno ma naprawdę wszelkie możliwości do tego, aby ten tytuł obronić. Na papierze są niemalże bezbłędni, więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby rządzili i dzielili w tym roku ligę. A jak będzie, no to się okaże dopiero, wiadomo. Bo my się tu umówiliśmy, powiemy wam, że myśmy się tu umówili, że my, jak to inni eksperci, nie będziemy tacy sami i nie będziemy wieszać medalu już przed sezonem, tak jak to ma miejsce w niektórych przypadkach. Tak samo jak nie będziemy zrzucać nikogo z ligi z hukiem, jak to się ukazało w środę na jednym portalu. Ale to o tym może za chwileczkę. W środę wyjechały tak naprawdę drużyny na tory, które są gdzieś na południu, na zachodzie. Ja jednak mam takie wrażenie, że to może zaważyć na tym, że jednak wcześniejsze treningi i wcześniejszy wyjazd na tor to będzie spory handicap. Tak jest moje zdanie. Tym bardziej, że zagrożone są sparingi. Mówi się, że na przykład Beniaminek, który jest naprawdę w trudnym kadrowo położeniu, może się mylę,
trener Paweł Baran stwierdził, że zakładają taki scenariusz, że nie wyjadą na tor w ogóle w meczu sparingowym. No to jest masakra. Dla, tak, Tarnowa, dla Tarnowa to jest najgorsza wiadomość, jaka mogła tutaj fanów spotkać. No bo tak jak mówisz, na papierze drużyna nie imponuje. Z drugiej strony ja bym był daleki od tego, aby Tarnów skreślać już na samym początku, bo jak się okaże, że Niki pojedzie na poziomie, na którym jeździł wcześniej. Peter Kildeman, który tam, gdzie miał być liderem, tym liderem był. Do tego dochodzą bardzo ambitni Artur Mroczka i Kuba Jamruk. No i Kenneth Bier, który jakimś jednak solidnym ligowcem, ekstraligowcem też w ciągu ostatnich lat był. Więc Tarnowa bym nie skreślał, ale to biorąc, biorąc pod uwagę to, co dziś, to teraz usłyszałeś, że to jednak to, co trener mówi, że oni zakładają, że tak może być, to może być. Patrząc na tor taki, jaki jest, no bardzo ciężko będzie go doprowadzić do takiego stanu jednak sensownego, bo ilość tego śniegu, jaki tam napadał w niedzielę, no to są okrutne ilości i ten tor jest cały czas przykryty. Znaczy, no teraz był chyba odśnieżony za wtorek, nie? To było dokładnie tak, że oni zaczęli go odśnieżać w środę rano i koło 11-12, kiedy tam udało mi się podjechać, śnieg zaczął znowu nawalać, więc to była czysto syzyfowa praca, nic się nie udało zrobić. No Saigon po prostu, no i tyle. No. Cóż zrobić? No, tak naprawdę tutaj byłoby dobrze skierować pytanie do toromistrzów, bo oni jednak są w tym temacie najbardziej obeznani, nie? Ile czasu potrzebują, więc... Ja ci powiem, co po toromistrzowie powiedzą. Łopanie, panie, kiepsko i tyle. No to dużo nie powiedzą. Natomiast pokażemy wam teraz, jak sobie radzą inne miasta. Zobaczcie, jak na przykład fajnie na torze porusza się już Patryk Dudek. Tak właśnie prezentuje się Patryk Dudek na torze i chyba tam był Piotrasiewicz. Podobało się, Tomek? Jasne, że tak. Jednak pierwszy wyjazd na tor po przerwie. Rozumiem, że ty jako kibic z Tarnowa i dziennikarz Tarnowa nie boisz się w ogóle przyjazdu tak Patryka Dudka, jak i całego falu bazów na pierwszym meczu w Tarnowie. Każdy wie, że tor w Tarnowie jest charakterystyczny, także. Poradzimy sobie, damy radę. A Marka Cieślaka w falu bazie nie ma. Tak. Michał, coś dodasz? Nie, ja się jednak falu bazy troszeczkę obawiam, ale ja się obawiałbym każdej drużyny, która by przyjeżdżała w tym roku do Tarnowa, czy gdziekolwiek by jechała, no bo nigdy nie chciałem wróżyć z fustów, więc wystrzegałem się zawsze jakichś typowań przed pierwszym meczem, bo skąd mam, na podstawie czego mam typować, jak ani sparingu, ani treningu. Wiadomo, nawet jeśli byłby ten trening i sparring, to i tak jest zupełnie coś innego niż zawody ligowe, więc każda drużyna, jakby nie przyjechała do Tarnowa, to i każdej drużyny bym się obawiał. Więc niech przyjadą, zobaczymy. Ktoś wyjedzie być może z płaczem albo z uśmiechem na ustach. Zobaczymy. Albo ktoś zostanie i będzie płakał po kątach. Na pewnym portalu typowano, to jeśli Tarnów przegra pierwszy mecz, no to już zdecydowanie może żegnać się z ligą. To też jest naprawdę bardzo błyskotliwą myślą, bo po jednym meczu wyrokować, jak się skończy sezon, to naprawdę trzeba sięgnąć na wyżynę swojego intelektu. Ale są takie portale, gdzie dziennikarze... Uwielbiam, to ja chyba po prostu jakieś pieniądze postawię przed sezonem na zakład, czy Unia spadnie z ligi, czy nie. Bogatym człowiekiem. Ja wam powiem coś innego jeszcze, bo ja też czytałem dzisiaj ten materiał, dzięki Tomek. Tam było coś takiego, taka sugestia, że jakby został Rob Rybnik, to by było fajniej.
No przynajmniej trybuny byłyby pełne i... No i pieniędzy by było więcej w ogóle, bo tam miasto dało dużo i w ogóle tam prezydent szaleje. A ten redaktor to skąd on pochodzi? Przypomnij mi. Nieważne. No nie, ja bo zapomniałem, nie pamiętam. Ale to jest obywatel świata, on nie pochodzi z nich. On jest obywatelem świata. Są tak szerokie horyzonty myślowe, że my za nimi nie nadążamy i nie nadążają kibice w Polsce, więc wystarczy. Nie, bo mi tata mówi, że on musi być z Rzeszowa, bo tam w Rzeszowie był taki, o takim nazwisku i on był nawet piłkarzem ręcznym, czy reprezentantem Polski. I on na pewno pochodzi z Rzeszowa, więc on nie może tak Rybnika wychwalać, bo on jest z Rzeszowa. No i generalnie w Rybniku jest... Ja nie wiem, jest... o kim oni teraz rozmawiają, więc... Rafał, zapomniałeś jeszcze powiedzieć, że w Rybniku jest lepszy prezes, który robi lepsze show i ma lepsze spodenki niż prezes w Tarnowie. Także jeszcze zapomniałeś o tym powiedzieć. I występuje na Sylwestrze. Tak. Pokażemy w tym momencie. Byłem na tym Sylwestrze. Powinna wskoczyć teraz grafika z prezesem Mrozkiem bawiącym się w Sylwestra zakopanym na scenie. Zakopanym. Ale tak wracając jeszcze, to... I tam była taka teza w ogóle w tym artykule, że Tarnów w ogóle fajnie, że zaawansował sportowo, no bo to w sumie o to chodzi w sporcie, natomiast nie spełnił drugiego warunku, to znaczy nie zbudował silnej ekipy na tyle, żeby jeździć w tej ekstralidze. To znaczy, czytajcie to w ten sposób, że jeśli Górnik Zabrze awansował z pierwszej ligi do ekstraklasy, to on nie powinien zaczynać z jakimś Angulo, który strzela teraz milion bramek co kolejkę, tylko powinien sobie kupić tam tych, nie wiem kogo tam, Peszków na przykład, nie? Albo innych, termaliki, innych kucharczyków. A się okazało, że tutaj nie, zawodnicy, którzy zdobywali tą pierwszą ligę, okazali się strzałem w Górniku w dziesiątkę i zdobywają ekstraklasę. Więc nie wiem, na jakiej podstawie można sądować, że zawodnicy, którzy byli dobrzy w pierwszej lidze, nie poradzą sobie w ekstralidze. No też w takim razie po co drużyny z ekstraligi tak każdego roku biorą zawodników z pierwszej ligi, no skoro wiadomo, że oni sobie nie poradzą. A nie, ma KFM-u. Doili kiedyś też jeździł w pierwszej lidze. Dobra, zakończmy ten temat. Temat numer dwa. Przed tematem numer dwa zobaczycie teraz filmik nagrany nie słoikiem od ogórków, ale też nie kamerą super jakość. Puszczamy. Tomek, jesteś autorem tego filmiku. Co tam powiesz na temat? Zaskoczyło Cię takie przyjęcie Nickiego Pedersena przez kibiców w Tarnowie? Zaskoczyło. Zaskoczyło, bo nawet patrząc na komentarze przed jego przyjściem do Tarnowa, no to raczej tam ciepłych słów to nie było się raczej co doszukiwać. A też biorąc pod uwagę na przykład to, co się działo w 2012 roku, jak Dawid Lampard przychodził do Tarnowa, no to tam ta porcja gwizdów wtedy w Gemini była przeokrutna. No i tutaj, patrząc na to, jaki Niki miał styl jazdy i jego takie zachowania nieraz torowe, no spodziewam się, że będzie dużo bardziej ostro. Ja także tylko, się wtrącę, że mimo wszystko wiemy, że Niki Pedersen jeździł w Rzeszowie, natomiast zachowajmy proporcje pomiędzy wychowankiem Stali Rzeszów, a zawodnikiem, który gdzieś tam jeździł. Ale mimo wszystko pamiętamy też, Michał, jak by to wyglądało, jak kibice z Tarnowa reagowali na Nickiego Pedersena, na przykład jeżdżącego w Stali Rzeszów, jakie temu towarzyszyły emocje, prawda? Ale to nie jest ważne, czy Niki jeździł w Stali Rzeszów, czy Niki jeździł w Unii Leszno, gdziekolwiek Niki nie jeździł, jak przyjeżdżał do Tarnowa, to nie był mile witany, ale pamiętajmy też, że Niki jest jaki jest, ale jednak jest też ikoną światowego żużla i myślę, że kibic też to docenia. Nie lubi Nikiego, gdy jeździ w innej drużynie, ale gdy jeździ w jego drużynie, no to jednak chciałby, aby ten Niki potwierdził to, że jest już legendą światowego żużla. I chyba w Tarnowie kibice wyszli z takiego samego założenia, co mnie cieszy, bo jednak chciałbym, aby te stadiony troszeczkę inaczej reagowały na ludzi pokroju Nikiego. Pamiętam, jak kiedyś powiedziałem jedną rzecz, że Niki
jest specyficzny i ma ciężki charakter, ale jak zakończy karierę, to Żużel straci bardzo charyzmatycznego zawodnika. Świetna reklama. Tomek, Niki zapewnia, że to już jest... że on nie pamięta o tych 10 miesiącach przerwy. On jest podobno w formie i zapewnia, że będzie znowu ten Niki, który tam gdzieś bojował i w Grand Prix, i w lidze. Wierzysz w to? Wierzę. Wierzę, bo on na pewno jest głodny jazdy. On jest głodny jazdy, Kuba Jamruk jest głodny jazdy, bo wraca do Ekstraligi po jakimś czasie, więc na pewno też będzie chciał pokazać pazur. Artur Morszka będzie chciał udowodnić, że wieszanie psów co takim mroczkom mogły w Ekstralidze. Dobra, zostaw Artura Mroczkę, zostaw. Spokojnie, myślę, że jest gościem na tyle profesjonalnym. Było słychać to, co mówił Paweł Baran na prezentacji, że wyjechał na tor, odkopa nowe opony, 5 okrążeń na pełnym gazie. Także myślę, że kwestia odpowiedniego jakiegoś dotarcia się z torem, na przykład w Tarnowie, poznania tych kątów od nowa i powinno być dobrze. Zobaczcie, że Tarnów ma w tym momencie takich trzech Nikich Pedersenów, patrząc po stylu jazdy, czasami po tym, co wyprawiali na torach. Niki jako Niki, Artur Mroczka jest nieobliczalny na torze i może naprawdę dokonać cudów. I Peter Kildemans też jednak nie był zawodnikiem, który... no... jeździł boczkiem. On nie jeździ tak, nigdy dokładnie. Boczkiem. Albo jeździ boczkiem, tylko zahaczał bandę. No i do tego jeszcze Kuba Jamruk, który szanuje kości rywali jak najbardziej, ale jednak też swoją ambicją nieraz dowodził, że potrafi pojechać oszy, więc naprawdę Tarnów może być nieobliczalną drużyną i nie powinno się go tak lekceważyć, jak się lekceważy. A co z pozycjami juniorskimi, Tomek? Bo tam może być naprawdę spora dziura, sami nie wiemy, co naprawdę może pokazać Patryk Rolnicki na torach ekstralidowych, chociaż to nie jest ten Patryk Rolnicki, który był 2 lata temu w Ekstralidze. To chyba przyzna stację. Ja się boję, że ta dziura tutaj faktycznie będzie duża, bo Patryk, o ile otarcie już takie ligowe ma, 5-letnie, w przewadze wiadomo, na niższych frontach, ale ma jednak to doświadczenie, więc on na pewno tym liderem juniorskim będzie. Tak, bracia Konieczni, Dawid Knapik, no, trzymam kciuki i będę bacznie obserwował. Dobra, zostawiamy ten temat, wyjdzie w praniu co wyjdzie, zobaczymy, co ta Unia pojedzie, czy nie pojedzie. Tu jednak nie rozmawiamy w tym programie o rzeczach oczywistych. Powiemy wam o jednej sytuacji, która była w Tarnowie na prezentacji, mianowicie jeden z kibiców do Wiktora Kołakowa, który ma pełnić taką rolę rezerwowego, o którym pewnie wiecie wszyscy, że taki rezerwowy będzie w lidze w tym roku, czyli numer 8 i numer 16. Został zapytany przez kibica wprost, czy zdaje sobie sprawę, że nikt w Tarnowie w niego nie wierzy. Na co Wiktor Kołakow odpowiedział w ten sposób. Nie chcę zawieść kibiców tarnowskich. Będę się starał. A my oczywiście wierzymy w Wiktora i to, że udowodni, że stać go dobrze na pierwszy skok. I co, Michał, co sądzisz o takiej odpowiedzi Wiktora? Dyplomatycznie? Nie no, myślę, że Wiktor nie zrobiłby furory w naszym programie, bo tutaj mamy jednak być mało dyplomatyczni, a odpowiedź Wiktora była niezwykle dyplomatyczna. No bo co miał powiedzieć chłopak innego, że spełnię wasze oczekiwania, skoro oczekuje się od niego, że... skoro się właściwie nic od niego nie oczekuje i twierdzi, że... Położę się na kanapie, będę leżał i grał grę żużlową, a nie będę trenował, bo po co, nie? No tak, żużlowcy jednak jak wszyscy sportowcy, którzy czynnie uprawiają sport, wykazują się ambicją, więc Wiktor powiedział, udzielił dyplomatycznej odpowiedzi, ale jednak też prawdziwej, no bo nic innego nie mógł powiedzieć, no tyle. Tomek, co myślisz o takim pytaniu na prezentacji oficjalnej wśród tylu ludzi i taki cios? To jest fajne, no bo jednak mikrofon idzie do ludzi, więc nie wiesz, czego się możesz spodziewać. To nie jest układane, reżyserowane, nie masz scenariusza, nie? Więc takie, z jednej strony takie trochę pytanie z czapy, takie trochę bez sensu, bo byłeś na tej prezentacji i widziałeś, jak to wyglądało. Że ten gość, który zadawał to pytanie, to był taki totalny twist, taki obrót, nie? Że Wiktor, a jak myślisz, bo wiadomo, nikt w ciebie nie wierzy, ale tak naprawdę to my w ciebie wierzymy, nie? Więc takie, no dziwne było to pytanie. Tak, tak, tutaj się wtrącę, bo ten pan w ogóle, który zadał to pytanie, się chyba sam zakręcił strasznie, bo wyszło takie, że nikt w ciebie nie wierzy, ale w sumie w ciebie wierzą.
Natomiast mimo wszystko to druga część wynikała z tego, że jednak zauważył chyba, że ta reakcja tłumu jest taka mieszana. Dobra, no to mamy temat zakończony, przechodzimy do kolejnego tematu, a kolejnym tematem jest KSM. Chłopaki, KSM. KSM, KSM. Tak ostatnio wypowiedział się chyba dla Przeglądu Sportowego, wybaczcie, jeśli się pomyliłem, że on to właściwie nie lubi tego KSM-u, ale teraz to by się chyba przydało, a przypomnijmy, że w Tarnowie KSM po zdobyciu mistrzostwa przez wtedy Tauron Grupy Azoty, albo odwrotnie, te nazwy dziwne, Greg Hancock musiał odejść. I wtedy Marek Tyślak powiedział wprost, że KSM to jest w ogóle, nie cytuję, ale że no, takie żużlowe barbarzyństwo. Michał, co z tym KSM-em? Ja się zgadzam z Markiem Cieślakiem z 2013 roku, że KSM jest takim barbarzyństwem. Zresztą jestem wielkim wrogiem takiego odgórnego zakazywania czy nakazywania czegokolwiek klubom. Jeśli kluby mają realne pieniądze, stać ich na najlepszych zawodników, niech płacą te pieniądze. Jeśli kontrakty mają pokrycie w finansach, w budżetach klubów, niech płacą. Wyrównywanie, komunistyczne wyrównywanie szans drużyn jest dla mnie słabe po prostu i ma niewiele wspólnego ze sportem. Nie odbierajmy też Speedwayowi tej nieprzewidywalności. Pozwólmy też jednym być takimi Barcelonami czy Realami żużlowymi, a innym pozwólmy... O, tutaj już nie powiem, nie wymienię żadnego klubu, bo polecam łapki wtedy. Hetafe. Po co też mamy karać drużynę, która na przykład w jednym sezonie miała 7 wspaniałych, w następnym sezonie mamy ich ukarać tym, aby połowa z nich na przykład, czy chociaż 2 musiało z tej drużyny odejść. No, jednak Mistrzostwo Polski jest nagrodą i powodem do dumy i radości, a w niektórych klubach, praktycznie we wszystkich klubach, później byłoby powodem bólu głowy i drużyna w następnym roku musiałaby cierpieć. No pamiętamy, jak to było w Tarnowie, prawda? Tomek, a ty jak twoje odczucia w stosunku do kalkulowanego samobójstwa meczowego? Tak się chyba ten skrót rozwija. Jakoś tak to mówię. Szczerze, nie mam jakiegoś takiego stricte wyrobionego zdania, że tak, jestem zdecydowanie tego, było zdecydowanie na nie. Kiedyś obowiązywało, teraz się z tego wycofali. Tak naprawdę, jeżeli ktoś ma kasę, chce tą kasę inwestować w żużel, budować dream teamy, nikt mu tego nie zabroni. Czy to mu przyniesie efekt? No nie wiadomo, bo chociażby daleko szukać Toruń. Drużyna budowana za wielką kasę, a w tamtym roku broniła się przed spadkiem, nie? Gdybym miał powiedzieć bardziej na nie, mam wrażenie, że jednak Polacy są mistrzami w obchodzeniu różnych przepisów, więc na poradzenie sobie z KSM szybko by też sobie znaleźli. No ale po co wprowadzać takie dziwactwo? Po co dawać możliwość do kombinacji? I tak te regulaminy są na tyle szerokie i mają tyle stron, to po co jeszcze bardziej udziwniać ten sport? Żużel naprawdę nie jest sportem, który wymaga wprowadzania kolejnych ograniczeń, kolejnych dziwactw, bo to jest sport, który jest prosty, przynajmniej dla kibica, prawda? Bo nie mówię w przypadku uprawiania sportu. No tak naprawdę na chwilę obecną wiemy to, że KSM może wrócić od 2019 roku, ale dlaczego? Tu jakiejś takiej jasnej informacji do tej pory nie ma, więc to jest takie w sferze... Ale z KSM-em jest to samo, co z poszerzaniem ligi. Co roku dyskutujemy o tym, czy liga powinna liczyć 8 czy 10 zespołów, później wprowadzamy te 10 zespołów. Coś innego, nie ma żadnej stałości, no ale jesteśmy najlepszą ligą. Ja bardzo mocno proszę o 10 drużyn w lidze. Bardzo, bardzo, bardzo mocno proszę o to, naprawdę. Tak, to chyba był najlepszy sezon w ogóle. Może nie najlepszy, nie chcę wyrokować, ale jeden z... Naprawdę to było ciekawe, co się wtedy działo. Mam jeszcze do Was pytanie odnośnie najbliższej soboty. Trochę żeśmy już o tym powiedzieli na wstępie, kiedy mówiliśmy o tej złowieszczej, strasznej, beznadziejnej zimie, która nas nie chce opuścić. Speedway Best Pairs
formule, jaka występuje od kilku sezonów, czyli rywalizacja teamów sponsorskich. W sobotę, Toruń. Powiedzieliśmy, że raczej te zawody nie dojdą do skutku. Tak też mówią wszystkie inne, mądrzejsze media. Tych niemądrzejszych po prostu nie znam. Jak wy uważacie? Czy to jest w ogóle fajny moment, żeby rozpocząć taki sezon żużlowy od takiego turnieju, który jest niepewny? Michał. Wiesz co, myślę, że tak, dlaczego nie? To jak podejdą do tego zawodnicy, to jest kwestia drugorzędna, bo w trakcie sezonu też mamy indywidualne mistrzostwa Ekstraligi i zawodnicy też różnie podchodzą do tych zawodów, więc myślę, że nie ma znaczenia, czy mistrzostwa par byłyby, zawody par byłyby na początku, na końcu, w trakcie. To jak podejdą zawodnicy, chyba zależy też od innych czynników. Jeżeli to potraktują jako treningi, to pół biedy, bo nie będzie wielkiej rywalizacji, nie? A jeżeli to potraktują już jako walkę, taką jazdę o stawkę, o coś faktycznie takiego wymiernego, konkretnego, pieniądze, med, puchary i tak dalej. Jeszcze na torze, który się słyszy, że może być różnie, no to... No nie chciałbym, żeby... Którego? 24 marca, żeby okazało się, że 24 marca już kilku zawodników zacznie sezon z kontuzją. To było mega słabe, nie? Ja tylko tutaj tak ci, Tomek, wejdę w słowo, że wydaje mi się, że jeśli któryś z zawodników nie będzie wtedy jechał o kasę, to... Co to za żel będzie, bo to nie jest chyba niemożliwe. Dzisiaj gdzieś spotkałem taki fajny tekst, kto się napisał, że... Po cholerę przerwa w lipcu, miesięczna. No to przesuńmy w takim razie rozpoczęcie sezonu, które ma być na początku kwietnia, o te dwa tygodnie do połowy kwietnia. Już jest jakiś bufor czasowy, który pozwala na uporanie się z pogodą i każdy może sobie spokojnie jednak te treningi odjechać, sparingi i tak dalej, nie? I wjechać w ten sezon z takim, no, spokojną głową, nie? Więc... Tu też jest trochę odpowiedź na to pytanie. Mnie się Tomek wydaje, że jeśli się zima dowie, że przesuwamy ligę o dwa tygodnie, to zima też się przesunie o dwa tygodnie. Także ona jest taka cwana ostatnio, że no, nie daje nam pogoda za wygraną. Wiem, sami z zajączkiem na sankach. Dobra, słuchajcie, na koniec pokażemy wam fantastyczne promo Grand Prix w Warszawie. Z niesamowitym głosem Kamila Moryca z Tarnowa. Zobaczcie, fantastyczny film. No chyba zachęca, nie trzeba nic dodawać. Zapraszam. Czterech zawodników. Jeden cel. Chciałbym zostać mistrzem świata. PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland na PGE Narodowym w Warszawie. 12 maja, godzina 19. Bilety na kupbilet.pl. Musisz tam być. No to co, Michał, wybierasz się na Grand Prix do Warszawy? W przyszłym roku. W przyszłym roku. Bardzo dyplomatycznie. Tomasz? Jeżeli tylko będę miał okazję, to bardzo chętnie. Zaprzyjaźnione miejsce naprzeciwko Stadionu Narodowego Barka jest, więc... Mhm. Jak się tylko wszystko dobrze złoży, to bardzo chętnie się na Narodowym pojawię. Będzie sukces organizacyjny, Michał? Będzie sukces, bez wątpienia. Tutaj żadnego cienia wątpliwości. Dobra, moi drodzy, to tyle na dzisiaj w naszym pierwszym odcinku naszej wspaniałej Ligi Szyderczych Dżentelmenów. LSD powróci niebawem, nie ma grafika... Grafiku. Grafiku? Nie mamy. Ale grafika też nie mamy, bo... Grafika nie mamy. Są takie średnie. Mamy montażystę, to też jest dobra. Grafika nie mamy, grafiku nie mamy. Co będzie, to będzie. Za wszelkie niedogodności techniczne jeszcze przepraszamy. Pracujemy nad tym, żeby było coraz lepiej. Pierwsze koty za płoty. Do zobaczenia. Cześć. Pozdrawiam. Cześć. Rafał Martuszewski, Michał Patyk. Cześć. I Tomasz Kania. Cześć.